Pogoń Szczecin planuje dużą inwestycję w Kołbaskowie. Chodzi o pełnowymiarowe kryte boisko w pobliżu miejsca, gdzie obecnie trenują piłkarze. Podobny obiekt już teraz funkcjonuje w Szczecinie, jednak władze klubu z naszą gminą wiążą duże plany. Mamy szereg pomysłów, to na razie robimy to, co możemy, czyli kończymy jeszcze to boisko, rozbudowując taką ścieżkę do ćwiczeń. Za chwilę będziemy zmieniali, tam taka linia średniego napięcia przebiega, będzie ona zakopana w ziemi, że tak powiem, przez firmę, która ma do tego uprawnienia. Mamy już projekt gotowy, zgodę Enei i to zrobimy. Potem będziemy instalować oświetlenie tego boiska tak, żeby można było dłużej z niego korzystać. A przymierzamy się wspólnie z gminą do projektu, który w moim przekonaniu bardzo się przyda, do boiska następnego ze sztuczną nawierzchnią, nad którym mogłaby stanąć hala pneumatyczna. I w tej sprawie ubiegamy się o środki, o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu. Mamy nadzieję, że w tym projekcie taką zgodę dostaniemy. Tam przewiduje się połowę wartości inwestycji do pokrycia przez ministerstwo. Czy to będzie dokładnie taka sama hala, która powstała na terenie Pogoni Szczecin? No tak, tak. Oczywiście nie gwarantuję, że tego samego dostawcy, bo być może kogoś dostaniemy lepsze warunki, ale będzie to pełnowymiarowe boisko w tej najnowocześniejszej technologii, takiej, której już nie zasypuje się go takimi gumowymi kulkami, które potem bardzo brzydko pachną, ale korkiem. No naprawdę nie różniące się praktycznie od trawiastego boiska, na którym można grać przez 12 godzin dziennie, używać go, także to rzeczywiście byłby duży, olbrzymi postęp w możliwościach tutaj w gminie wykorzystania tego do szkolenia młodych adeptów piłki nożnej. Gdyby nic się nieoczekiwanego nie wydarzyło, to kiedy mogłaby się rozpocząć budowa tego obiektu? No pewnie ten proces projektowania plus otrzymywania wszystkich zgód to gdzieś jest kwestia, nie wiem, 3-4 miesięcy, a potem byśmy mogli już przystępować do realizacji. Czyli realizacja mogłaby nastąpić jeszcze w tym roku? Czy zakończona? Nie sądzę. Myślę, że na wiosnę przyszłego roku, ale to, no bo dostawa szczególnie hali pneumatycznej to jest niestety troszeczkę czasu, bo najczęściej to jest tak, że ci producenci, którzy są w Polsce, oni kupują gotowe fragmenty takiej hali i szyją, tylko doszywają pewne elementy i to trwa tam za 3 miesiące, więc od momentu zamówienia, jakieś tam zaliczki, no to wszystko niestety trwa, tak? Pan wspomniał jeszcze o oświetleniu boiska istniejącego. Kiedy to oświetlenie mogło być zainstalowane? No też zobaczymy, tutaj troszeczkę było to związane z tym projektem hali, bo to jest poważna inwestycja, to jest takie samo oświetlenie, jakie mamy na stadionie Pogoni, bardzo drogie, z amerykańskiej firmy Musco. My mamy od nich ofertę, najpierw musimy zrobić ten kabel, przełożyć właśnie, żeby można było to instalować. Ja myślę, że na jesień jesteśmy w stanie mieć oświetlenie tego boiska już, także to jest, byłoby bardzo pozytywna rzecz. To boisko to jest taki punkt pierwszy, hala punkt drugi. Jak pan widzi docelowo kompleks w Kołbaskowie? No to ja już właśnie nie powinienem mówić, że nie wiem, czy to ja powinienem widzieć, ale oczywiście mamy jakieś tam dalekosiężne plany. Chcielibyśmy może w przyszłości pomyśleć jeszcze o jakichś dwóch następnych boiskach, może jedno z podgrzewaną murawą, żeby również w zimie można było z niego korzystać. No i na pewno jakimś obiekcie już takim bardziej nie w kontenerach, ale murowanym, w którym byłyby szatnie dla zawodników, może jakieś parę pomieszczeń hotelowych, jakaś, nie wiem, mała restauracja dla tego, żeby można było tam coś zjeść też. No to już taka poważniejsza inwestycja i myślę, że to tam jest to w okresie 5 lat do skonsumowania, że tak powiem.